Rolnicy przez ostatnie 8 lat nie protestowali, teraz zmieniła się władza i zaczęli wielce protestować, bo im się władza nie podoba. Jest to jeden z najbzdurniejszych komentarzy, który pojawia się bardzo, bardzo często pod naszymi filmami, ale pokazuje tak naprawdę on dwa zjawiska. Po pierwsze, ludzie nie wiedzą, co się dzieje w ich własnym kraju. Po drugie, media nie pokazują tego, co się w kraju dzieje, a karmią nas tematami zastępczymi. Często nawet tworzy się takie tematy tylko i wyłącznie po to, żeby przykryć jakieś inne ważne rzeczy albo jakieś ustawy, które są przepychane w Sejmie i tym podobne. Teraz taki szybki przegląd ostatnich 4 lat. Zacznijmy tutaj od takiego mocnego akcentu. Rok 2020, strajki przeciwko piątce Kaczyńskiego. Trwały one około 1,5 miesiąca, koniec września, cały październik. Potem weszły w ich miejsce strajki kobiet. I jeśli chodzi o te strajki, one na początku były strajkami lokalnymi, potem strajkami często pod urzędami, strajkami w stolicy. W stolicy pojawiliśmy się dwukrotnie. Za drugim razem było nas około 60 tysięcy. W mediach poświęcono nam łącznie może jakieś 2 minuty, licząc na wszystkie stacje. A prezydent był wtedy na nartach. Jedną z form strajku były wtedy też odwiedziny biur poselskich. Tutaj akurat jestem ja z Kubą. Chodziliśmy po biurach poselskich posłów PiSu oraz koalicji i lewicy, a niektórzy po prostu się nie partolili i wjeżdżali całymi taczkami. Rok 2021 był takim względnie cichym rokiem, pojawiały się mniejsze bądź większe ogniska strajkowe. Rok 2022 wybuch sytuacji u naszego sąsiada i wtedy właśnie pojawiły się przepisy, które tak naprawdę funkcjonują w dużej mierze do teraz i pozwalają na to, żeby nasz rodzimy rynek był niszczony przez rynek wschodni. Ułatwienia dla transportowców, ułatwienia dla przewozu produktów rolno-spożywczych. Wtedy zaczął się ten problem i wtedy zaczęły się pierwsze protesty rolników na wschodzie. Kolejny przykład, województwo zachodniopomorskie, chyba jedno z najlepiej zorganizowanych pod względem strajkowania i komunikacji. I tutaj mamy chociażby strajk z ubiegłego roku, z wiosny, 30-dniowy ciągiem, solidarność ze wschodnią granicą oraz tak naprawdę wywieranie presji na to, żeby lepiej były szacowane straty, które powstają w rolnictwie. No i mamy rok 2024. Strajki rolników na granicy wschodniej trwały podczas okresu wyborów i tak naprawdę było to pewnego rodzaju zażywie. Potem rozpoczęły się strajki w różnego rodzaju krajach europejskich. W Niemczech, Francja, Hiszpania. Praktycznie dzisiaj szybciej można wymienić, gdzie nie strajkują niż strajkują. Ale jeśli chodzi o byłą i obecną władzę w tematach rolniczych, praktycznie zawsze głosowali tak samo. Czy piątka Kaczyńskiego, czy różnego rodzaju ułatwienia właśnie związane z granicą ukraińską, czy Zielony Ład, oni zawsze byli zgodni. Dlatego zarzuty, że nie strajkowaliśmy, bo był PiS, a teraz strajkujemy, bo PO, są całkowicie nietrafione. Po prostu jedni i drudzy głosowali w tych samych sprawach niekorzystnych dla rolnictwa identycznie.